historia ciężka. Z bloku koleżka, który już tutaj nie mieszka. Przepadł jak kamień wodę, co było powodem tej degeneracji, choroba miejskiej populacji, heroina. Niewinnie zaczynał, ale za to koszmarny jest finał. Pęknięta mina, wysuszony chuj, wie czy nie zarażony HIV-em. Odpierdolił lipę, choć w porządku jest typem. Po wyskałku ogarnięty, chodzi wcześniej wpierdolony. Pożył sobie trochę, pozarabiał grosze. Mówił na menaż delikatny, teraz złożę na ubrania, Nike, dresiki. No i zaczął mieć smykałkę do kirania kokainy, XTC, agentury. Menaż, który rzadko kiedy kończy się źle. Chuj wie, co mu później w łeb strzeliło. Nastąpił przełom. Nagle zaczął jarać Browna. Nagle jego sytuacja zrobiła się fatalna. Warszawa centralna, okolice. Zmianka w gazetce o kobiecie, która się skarżyła, że młodzież daje se po żyłach. Przyjechała z kurwami, strażnikami i wskazała. Na przypał wjebała, choć już szybko wypuścili. Nie wiadomo, co się z nim dzieje od tamtej chwili. Elo, czym się? Pęka w serce, nie wiedzieć czemu. Rozjebał łeb koleżce swemu. Pamiętam ich razem w sytuacjach wielu. Nie mógł Boże mu się przeciwstawić. Tamten czymś go urazić musiał. Z dnia na dzień nie rodzi się nienawiść. Pamiętam tyle razy tubę nabił i z nim palił. Znali się, kiedy byli jeszcze mali ziomki. Fetę mu posypał, dawaj wąchni. Na czpani biegali, nieraz dwa dni razem kradli. Jakby przypał byłby razem wypadli. Ale niech to diabli, dziwny jest ten świat. Przyszła ostatnia pensja, klanie czpanie i ostatni dzień ich koleżeństwa. O co poszło? Nie poszło. Powód jaki? Nie wiem do prawdy. Dowiem się, gdy odwiedzę go w zakładzie karnym. Los marny, ciekawe do kogo dziś żal ma, że odbiła palma, rozjebała psychę. Wszystko wydarzyło się pod patykiem. Walka, dramat, ból, zagłuszony krzykiem. Ach, mu przypierdolił świetnikiem. Przemoc wypłynął, wrócił do domu z mordą, siną. Ciekawe co powiedział babuni. Ino, prawdę, że brał udział w bójce. Babcia nie pomyślała jednak, że ma wnuczka zabójcę.